tu jest na przykład urwane, cały synchronizator jest świecący. No te dwa elementy ze sobą, to łożysko bardzo mocno hałasowało. To widać bardzo mocne rysy. Cześć, witajcie na kanale Automatyczni. Dzisiaj spontaniczny materiał. Przyszła do nas skrzynia PowerShifta. Tradycyjnie PowerShifta skrzynia przyszła. No i rozebraliśmy ją. Ku naszemu zdziwieniu pokazały się usterki takie, których dawno nie było, albo jeszcze chyba nigdy nie mieliśmy w taki sposób uszkodzonej skrzyni biegów. Nie znam historii przebiegu tego samochodu, bo jakby w tym momencie jest to nieistotne. Skrzynia przyszła z Polski. Sama skrzynia do po prostu do naprawy. Klient twierdził, że zaczęła zgrzytać i przestała jeździć, z tego co mi się kojarzy w materiałach. My tą skrzynię zaczęliśmy już składać, natomiast chciałem to nagrać, bo to jest dosyć ciekawa przypadłość i jakby jedna z kolejnych usterek tych właśnie skrzyń, tych PowerShiftów, jakie się spotykają. Często gęsto nam mówicie, że lejemy wodę, czy tam źle oceniamy przebiegi samochodów, albo tylko siejemy nienawiść w stosunku do samochodów, do przebiegów, bo samochody przejeżdżają większe przebiegi niż my mówimy. I my się z tym zgodzimy, oczywiście, że tak, Mercedes 7226 przejeżdża 500 i Iveco ze skrzynią ośmiobiegową, taką podobną do tej, którą ostatnio wyświetlaliśmy film, tu gdzieś u góry wam się pokaże link, który przejechał 200 tysięcy i się skończyła, to przejeżdżają Iveca po 400, 500, 600 tysięcy kilometrów i przejeżdżają. Tak, przejeżdżają i zgadzam się z tym w 100%, natomiast my nie mamy takiej historii i my nie mamy statystyk tych samochodów, które przejeżdżają i nie zajeżdżają do nas. My mamy tylko i wyłącznie statystyki skrzyń tych, które przyjeżdżają do nas i które się psują. Więc mamy samochody na przykład w tej chwili Karoka, czy tam Kodiaka 47 tysięcy, mamy Focusa, amerykańska wersja dwusprzęgłówka 70 tysięcy, mamy Ferrari z przebiegiem 40 tysięcy na liczniku, mamy Audi A6C5 z przebiegiem 450 na liczniku i klient mówi, że 200 zjęte, czyli 600 przebiegu. Więc rozpiętość tych przebiegów i tego, ile przejeżdżają samochody, jest naprawdę duża. I nie obwiniajcie nas tym, że my informujemy was na temat tego, co my widzimy i co spostrzegamy na temat wymiany oleju i na temat tego, jak się samochody zachowują, bo to możemy wziąć z historii warsztatu mojej, Pawła, z tego, ile Paweł rozcina konwerterów, z tego, ile ja rozbieram skrzyń i widzę sterowników i widzę, jak to się dzieje. Ale do brzegu. Mam na stole owego PowerShifta. No i co? On zaczął zgrzytać. Jak żeśmy go rozebrali, zauważyliśmy... No właśnie, co zauważyliśmy? Patrzcie. Więc tak, mamy to. On już jest... My żeśmy go już trochę poskładali. I ja go trochę, no właśnie, poskładałem z tego względu, że jakby nie chciałem tutaj blokować pracy warsztatu i dlatego to jest już troszeczkę poskładane, ale to nie ma znaczenia, ponieważ powymienialiśmy elementy, które zostały uszkodzone. Na pierwszy rzut oka, na pierwszą rzecz, która poleciała, to poleciało synchronizatory. Zobaczcie, co się stało z synchronizatorami. To jest jeden synchronizator, ten akurat jest dosyć ładny. Tu mamy tenże synchronizator, albo resztka po tym synchronizatorze. Tak to wygląda. Synchronizatory się wydziubały całe. Normalnie obróciło z jednego koła zębatego. Obróciło z drugiego koła zębatego tylko częściowo. Tu jest na przykład urwane.
Cały synchronizator jest świecący. No właśnie, to jest ciekawe. Widełki, które tu były, to pokażę wam, jak widełki wyglądały. Widełki mają dużo piłków. Czujniki halotronowe, czujniki się ruszają praktycznie w większości. Przesuwki są bardzo mocno powycierane. To jest to. Dalej, no mówię, każda jedna przesuwka jest wytarta i wyświechtana. Luźna. Filtr sam w sobie, z racji tego, że to jest druga wersja, no to zobaczcie, jak wygląda. Jest ok. Znaczy, materiał filtracyjny wygląda na bardzo ładny, ale często jest w drugiej wersji tak właśnie materiał filtracyjny wygląda. Więc, no nie wiem, co jeszcze mogę stwierdzić dalej. Czyli tak, synchronizatory dwóch biegów, bodajże jeżeli dobrze patrzę, to synchronizatory były wywalone, tak, ten synchronizator, no czekajcie, ten synchronizator i ten synchronizator był wywalony. Więc jak patrząc od góry, to mamy tak, pierwszy, trzeci, mówimy o biegach, pierwszy, trzeci, pierwszego nie ma biegu, on jest tu, nie tutaj, tutaj, sorry, on jest tutaj odłożony, czyli tak, pierwszy, trzeci, czwarty i drugi, tak po kolei. Więc tak, więc synchronizator ten był rozwalony mocno i ten był rozwalony mocno, czyli trzeciego biegu i czwartego biegu. Pytanie, co tu się zadziało? Zastanawiałem się bardzo mocno. Ta choinka cała wyglądała spoko. Ta choinka również nie miała jakichś śladów przekrzywienia, uszkodzenia łożysk, czegoś, co mogło spowodować, że coś się działo. My tutaj w tej skrzyni naprawiliśmy tą choinkę, wymieniliśmy synchronizatory, powymienialiśmy biegi. Wymieniliśmy filtr, widełki, wymieniliśmy zmiany biegów, bo tak naprawdę nie, z racji tego, że robimy na wysyłkę, nie chcemy tutaj ryzykować jakimkolwiek prawdopodobieństwem tego, że nie, będzie z nią coś nie tak, więc wymieniliśmy profilaktycznie widełki, bo mogą być przekrzywione i mogą się kleszczyć. My to oczywiście sobie sprawdzimy na przesuwkach, ale przy rozbieraniu woleliśmy to wymienić. No i co, łożyska? Wymieniamy kosz sprzęgłowy, no właśnie, bo o koszu sprzęgłowym nie mówiłem. Kosz sprzęgłowy jest lekko przyciemniały, nie jest jakoś mega mocno zużyty, natomiast jakby skok tarczy był już dosyć wysoki, dlatego postanowiliśmy, że go wymieniamy. Przy całej operacji kosz sprzęgłowy jakby już nie jest aż taki bardzo drogi, bo nowy kosz sprzęgłowy... No nie jest to tak jak w pierwszej wersji, że kosztuje ponad 4000, to kosztuje, nie wiem, trochę taniej, nie pamiętam, ponad 2000 z groszem. W każdym razie zrobiliśmy to, no ale zobaczcie na przykład część sprzęgła, która jest w ten sposób. Tutaj, jeżeli mówimy już o drugiej generacji, to często gęsto pęka w tym miejscu ten talerzyk. Po prostu ścianka ta, która jest tutaj TIG-em spawana, ona jest bardzo cienka i lubi sobie pęknąć, więc to pęka. Ale oglądając to dokładnie, zauważyłem, że tu są bardzo mocne rysy. To jak zobaczycie, to widać bardzo mocne rysy. I trochę mnie to zaczęło zastanawiać. O, tak to wygląda. Trochę mnie zaczęło to zastanawiać, od czego. No tutaj, jeżeli chodzi o... Do światła wezmę. Jeżeli chodzi o tą górną część, no to łożysko też jest jakby wydziergane i ono centralnie hałasowało. Jak wezmę te dwa elementy ze sobą, to łożysko bardzo mocno hałasowało. Więc wymieniamy to. A z kolei ten element to już jest jakby ostatni element, który jest zapięty z kołem dwumasowym.
Na koło dwumasowe wiemy, z wałem korbowym. No i co? I pytanie moje jest zasadnicze. Skąd to się mogło tak zadziać, że czy to tak się mogło zrobić, że tak poleciały synchronizatory? No i jak widzicie, te synchronizatory nie to, że one są przytarte. Ten jeden może jest przytarty, natomiast synchronizator biegu czwartego jest wydziergany maksymalnie i widać, że on tak dostał, że aż go przekosiło, że tutaj jest element, który jakby go ustala w swoim miejscu, no to go przekręciło maksymalnie. Więc zastanawia mnie to, co mogło się stać. Czy ja mam jakby kilka teorii, czy kolizja była na koło i raptem coś zblokowało od strony kół skrzynie biegów. No ale to wtedy synchronizatory niekoniecznie by poleciały. Czy problem był z dwumasą i samochód źle pracował, wybiło się łożysko? No ale to jakby dwumasa może powodować to, że wybiło kosz sprzęgłowy, ale nie żeby synchronizatory. Nie wiem. Dajcie znać. Ten materiał jest dosyć krótki. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie. Skąd mogło się tak stać, że ta skrzynia w taki sposób została uszkodzona. No wiadomo, będziecie pewnie pisać, że z marchwi jest zrobiona i jakby to też mocno się z tym zgodzę, bo często gęsto te łożyska padają łożyska, więc jakby jest to poniekąd prawdą, że nie jest to zrobione z jakiegoś materiału, który jest nie wiadomo jak wytrzymały. No ale nie wiem. Ja chętnie bym się dowiedział, a może ktoś miał już taki przypadek i ktoś coś będzie wiedział. Sterownik tam mamy już przygotowany, wrzuciliśmy go na hydratesta, podnieśliśmy mu ciśnienie, wymieniliśmy zawory sprzęgłowe i sterownik chodzi bardzo ładnie. A co zresztą, nie wiem. Sprzęgło wymienimy na nowe, tak jak mówiłem, składamy tą skrzynię, wysyłamy do klienta, no i będziemy czekali na jakiegoś feedbacka. Z mojej strony wszystko w tym materiale. Materiał krótki, treściwy, rzeczowy, natomiast wy się nie krępujcie, rozwijajcie się na temat tego w komentarzach i co, do następnych materiałów, cześć.